Siemaneczko, z tej strony Bas, a to jest już kolejny 20 odcinek z serii Zagrajmy w Tomb Raider 1. My jesteśmy w Egipcie. W poprzednim odcinku sobie wysunęliśmy takiego kloca, którego widzicie. No i w tym odcinku zobaczymy, do czego on służy. I mam nadzieję, że nie tylko. Tak więc zapraszam do oglądania. Może na początek zeskoczymy na dół. Kurde, ale nie aż tak na dół chciałem zeskoczyć. Na szczęście naszej larze się nic nie stało. No wejdźmy z powrotem na górę. Bo ja nie mam tu pomysłu. Nie. Nie ten przycisk. Ja nie mam tu pomysłu, chyba że coś się jeszcze otworzyło przy okazji tego. Przy okazji wysunięcia się tego kloca. Bo jakby on... Na górze jeszcze coś jest. I on prowadzi... Do tej sali. No nie wiem, możemy zaraz sprawdzić też, bo to jest co? Przenurkować trzeba by było. Tylko z powrotem. Więc zaraz sprawdzimy, jeżeli nam się nie uda nic tu wykombinować. Z tym... No to siłą rzeczy sprawdzimy. Wiecie co? Jeszcze raz spróbuję tam doskoczyć z tego kloca. Bo coś czuję, że po prostu źle wymierzyłem i da się przeskoczyć. Nie, 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 nie. Nie wskakujemy. I da się przeskoczyć to. No nie! No. Kurde. Lara, proszę cię. Nie odpierdzielaj, maniany. I moim zdaniem chyba da się to przeskoczyć, tylko że po prostu źle to po prostu wymierzyłem. Teraz, nie. Teraz wskocz na górę. I może na górę tego kloca, co nam tu wyjechał. Jeżeli nie, bo nie widziałem nic tam ciekawego na górze tego kloca. Co ja chcę zrobić? Nie tu. Dobra. Jeżeli nie, no to wrócimy się na tam. Wrócimy się do tej, do tutaj, do tej sali. Zobaczymy, może coś się stało przez to, że wyjechało to ze ściany, która w sumie jakoś super gruba nie jest. Że umożliwiło nam to wejście do góry. Nie wiem. Sprawdźmy. Ale pierw chcę tutaj to zobaczyć, bo też żeby nie łazić tam i z powrotem. Tak więc... Nie, 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 nie. Do góry ten. Czasem się myli mi ta kolejność, a czasem faktycznie odpierdziela maniany. Panna Lara. Zapiszmy się. No i sprawdźmy. O, jednak się udało. To ja źle wtedy wymierzyłem. Dobra, pierw sprawdźmy. Góra. No tu zakładam, że da się. Ale sprawdźmy pierw tego... Nie, kompas. Nie, 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 panie kompasie, nie. Sprawdźmy sobie pierw... oczywiście po sejwie. Co ten kloc kryje za sobą? Pod sobą, przed sobą. Albo on umożliwia nam przejście... Aha! Nie, 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 nie! Pchaj tego z powrotem, pajacko. Ciach, bo nie mogę go jeszcze jeden do tyłu walnąć, bo jest już przepaść. I też nie przejdę pod nim, to więc zakładam, że to jest na zasadzie... Cyk. Coś jest na za nim. O nie! O nie! O nie, nie da się tak zrobić? O cholera. Tam na pewno nic nie ma pod nim. Bo na mnie tu nie przejdzie przecież. Tam jest prze... No bez kitu. Tu jest przejście. O cholipka. A co by nam dało wskoczenie tam? Dobra, zapiszmy się. Coś, jakoś trzeba tam dotrzeć. I chyba mam pomysł jak. Wiecie co? Sprawdzić trzeba. No z tej perspektywy kwadratowych piersi Lary nic nie widzę, ale...
Tak, ten klocek, co żeśmy z niego skakiwali, trzeba przenieść na drugą tutaj stronę, jakby przepchać. No trochę to pracy będzie, ale to może być to. Jeszcze sprawdzę, czy na tym klocu, co wyjechał, nic nie ma. Chyba z miejsca. Albo nie z miejsca. O Jezus. Dobra, to tak. Lara! Kurde, Lara szpara. Błagam cię. Czy widzę, że tam nic nie ma, ale wolę na wszelki wypadek. Nie! No. Dobra, błąd za błędem. Dzisiaj mamy odcinek, gdzie failujemy non-stop. Na to wygląda. Na to wygląda. Zbyt spokojne były te odcinki ostatnie. Takie nie za wkurzające. Aha. Aha. Czyli pierwotnie tutaj mamy iść. Coś tak czuję. Ała, no. Nie, no wczytam się, no na cholerę mi to iść w tej chwili. Jak teraz będziemy szli tam. Na cholerę mi tam iść, jak my idziemy tam. No kurde, jeszcze gorzej spadłem, no. Pierunie, błagam, Laro. Dobra, od początku muszę tu wejść przecież. Dobra, mam pomysł. To będzie dosyć długie. Kurde, nie pod wodę. Możesz nie pod wodę? Jak wynurzam się, możesz się wynurzać? Bo mnie dzisiaj mnie bardzo irytuje. Wiecie co? Będziemy musieli przesunąć kloca tutaj. Tam to raczej jest fabularne przejście dalej. Znaczy fabularne. Przejście dalej. Kloca tutaj będziemy musieli przesunąć. Cały ten kawał. Znaczy potem sobie przesuniemy ten i będziemy mogli wyjść, więc to nie jest aż tak strasznie. I wydaje mi się, że taka jest kolej rzeczy. Tak więc sru. Przesunięte. Tu w bok, żeby nie ten nie przewalił. Nie. Tak, i będziemy trochę się napchamy tego kloca, ale mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że. No, że się opłaci, że coś tam fajnego jest, jakiś sekret albo część fabularna, przejście dalej. Tam do góry jest po prostu przejście dalej. No, jeszcze. Stęka, stęka sobie Lara, Lara, stęka, stęka, stęka. Kurde, ale jest silna, no i ja bym nie dał rady czegoś takiego przepchnąć. Za to szacuneczek. Oczywiście to jest postać w grze wideo, nie? Nie zapominajmy. Uff, już myślałem, że mi spadnie. Ale i tak szacuneczek. Chyba, że ten klocek jest jak w filmach ze styropianu albo z jakiegoś innego lekkiego tworzywa sztucznego. W bok. Przepchnijmy o ten jeden i zapiszmy, żeby nawet podczas wchodzenia na to nie stracić tutaj tej pracy, którą żeśmy wykonali. I widzicie, jesteśmy na tej samej odległości co tam. I teraz trzeba wziąć rozpęd i hop. I podciągamy. Ach. Od razu robię sobie przejście. I przejście dalej. O, dokładnie. I zapiszemy. Nie, kompasem. Super. Kocham to. Kocham to normalnie. Uwielbiam. Dobra.
tutaj i wchodzimy do rzeczonego poko... Fajcha. My jesteśmy tutaj, ale jajca. Fajcha tu jest. Zobaczmy, co nam to da. Nie no, oni sobie jaja robią. To serio otwiera tamto? Ale ja przecież... Ale to przecież mi się samo otworzyło wcześniej. To po to ja tu się... Po to ja tu kombinowałem, żebym spadł teraz. Po to ja tam kombinowałem, żeby... Żeby cholera... To się teraz... Znaczy, żeby tu wejść, a to się samo wcześniej otwarło. A ja myślałem, że to jakiś sekret, coś, a to kurde wajcha, która to otwiera. Super. Ciekawe, czy to był bug i teraz jakbym podszedł, to by się otwarło znowu, czy nie? Dobra, podejdźmy na tym shifcie, żeby nie było. Wskakuj. No trochę jestem zawiedzony, wiecie? Trochę nawet bardzo bym powiedział. Trochę bardzo jestem zawiedziony tym, że to tak wyglądało. Znaczy fajnie, bo dostaliśmy się dalej, nie? Ale... Ale no... Fajniej by było, jakby był ten sekret jakiś czy coś. Z kolejna wajcha widziałem gdzieś. Tu. A, my jesteśmy tu na górze. Ciekawe, co tu jest. Jakieś oko Saurona. O, czyli tak, czyli żeśmy sobie cały ten ogromny czas torowali przejście do przejścia. Okej, okay. To coś nam robi? Nie gadaj, że my musimy taki kawał wracać. Czy tu jest jakiś szybszy... O, czekaj, a my tu się... O, ty. Tutaj jest jakaś półka. Tu. Musimy się tam dostać. Ja się tu zapiszę. Ciekawe. Próbowałbym się tam na dół dostać, ale bardziej mnie kusi tutaj. Żeby tutaj sprawdzić. Dobra. Co my tu mamy? Przeskok na drugą stronę. Możemy przejść sobie. No to czemu by nie? Dobra. Co nas... Tu czeka, nie! Chciałem tam jeszcze zeskakiwać. Nie no, to jest w ciul wysoko. Nie chciałem jeszcze tam zeskakiwać, bo chciałem tu w prawo jeszcze zobaczyć. Tu się zapiszmy. Nie no, tam... Tam to jakoś inaczej chyba trzeba się dostać, wiecie? Hop. I hyc. Dobra, już wiemy, że tutaj zaraz za tym krawędzią jest... No właśnie! A tu można... jakieś naboje zebrać. Przykładowo. Do Magnuma. I tu jeszcze można przecież iść. Zanim się pójdzie na dół, tak? Czy już nie bardzo? Nie, już nie bardzo. No ale przynajmniej mam jeszcze naboje do Magnuma dodatkowe. Tak więc na plus. Teraz możemy się tak ześliznąć, jak żeśmy się ześlizgnęli. Chyba to jest domyślne zejście. O, tam na górze coś jest. Co to za odległość? A, już wiem, skąd mamy się tam dostać na górę. Haha, mam cię. Pozbieramy przynajmniej w tym odcinku wszystko. Może się nie pniemy do przodu mocno? Tylko lecimy dosyć powoli. Nie. Laro, błagam. Nie rób niepotrzebnych ruchów. Dobra. Nie, tak.
Super. Tu. A, save. Save na wszelki wypadek. Bo to może się różnie skończyć. To może się różnie skończyć, tak więc podchodzimy do krawędzi. Znaczy prawie. Ach, pięknie. I podnosimy tutaj jakiś... No. Słyszę coś. Słyszę jakieś zwierzę. Krokodyl się zrespił. To krokodyl. Może go stąd ubijemy? Pewnie nie. Dobra, i teraz... A, mamy cię. Straszne pierdoły. Strasznymi pierdołami są te krokodyle. W starciu z wysokością i panną Larą. Myślę teraz, czy tutaj da się przeskoczyć na tamtą stronę, bo tutaj też nie ma jakiegoś sensu fajnego zejścia. Oj, zwątpię szczerze w to. A na te klocki można wejść? Tak normalnie jakby? Czy nie bardzo? Nie, bo jak na to... O, na to można wejść? To próbujemy. Umrzeć. Pff. I czemu? Ale ona się nie chwyciła typowo. Gdzie ja się zapisałem? Kurde, tutaj. Typowo... Typowo nie chciała się teraz schwycić, nie? Takie to było... Typowe. Safe, żeby już nie musieć robić skoku i zbierać. Jeszcze raz spróbuję to zrobić. Wiecie? Fajne taki drgawek dostaje. Jakaś padaczka czy epilepsja? Nie no, nie należy się śmiać z chorób oczywiście, są bardzo ciężkie choroby. Ale generalnie... Trochę tak... O, udało się. Ale generalnie... trochę się tak jakoś śmiesznie porusza, on przynajmniej. Ten... Ale po co mi w sumie z drugiej strony taki tutaj jest sekret trochę do dupy, bo cholera, po co mi amunicja do broni, której nie mam? I cyk. Dobra. Dobra, i cyk, i pyk, i myk. No to sprawdźmy, co nam się tu otwarło. Ja, ale to jest głębokie. A tu jest jakiś klocek do zejścia chyba. Zapiszmy się. Dobra, cyk. Klocek, klocek. I co my tu teraz mamy? Hop. Hop, hop, hop. O kurczę, a to jest, są przepaście tam. O kurczę. To się po prostu tak... Nie, to się tekstury przecież nie wczytują. No czekaj. Nie no. Nie wiem już sam. Tu jest zejście jakieś. Po tym... piasku, który wygląda jak skóra jakiegoś tygrysa. I tu jest coś. Tu jest zejście w dół. I tu jest... A, tu jest coś. Zbierzmy to, Laro. Schylej się. Dawaj, dawaj. Nie przestawaj. I tu jest zejście... Pójdźmy stędy, co? Albo nie.
Nie no, sprawdźmy też tam. Bo jest ciekawe, czy tam coś jest faktycznie. Nie wiem, chcę obczaić, gdzie jest takie wejście, gdzie nie damy rady z powrotem, wie? Tutaj. Co to było? To się w ogóle... Nie wiem, czy to tak miało być, czy to... O kurwa, super. Ajajaj, zaś jakieś kłopoty, problemy. Ajajaj. Ajajaj. Nie wiem, no pójdę... Nie no, ale wiadomo, że stamtąd już nie wrócę. No to chyba stąd tu sobie pierw pójdę. Wiecie co? Bo wydaje mi się, że... Kurczę, no sam nie wiem. No dobra, idźmy tu pierw. Będzie to jakiś kocułek. Tu jest jakaś dźwignia. No i co? A to są dwa kocułki. My tu możemy zejść przecież. No chodźcie tu. No chodźcie tu. No chodźcie, 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 chodźcie. Chodźcie, 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 chodźcie. Łatwiej będzie tak was załatwić. Jeden pad. I tu jest jakaś apteczka. I drugi padł. Super. No. I tak można walczyć. Dobra. Tu też jest bez wyjścia. W sensie, tu też nie ma jakby powrotu. Jak przecież tu zejdziemy. O ile nie umrzemy schodząc. Dobra, weźmy te naboje. Weźmy tą. Tą dźwignię machnijmy. Machnijmy dźwignią. Cyk. O kurczę. To dobre. Ciekawe. To ciekawe akurat. Save tutaj. To jest pełno jakichś takich przejść, cholera masa. Nie wiadomo, gdzie zasadniczo trzeba iść. No stąd nawet nie skaczę tam. No nie doskoczy. Nie? Mogę spróbować. Chyba się przed sekundą zapisywałem. Ale wydaje mi się, że nie. Jeszcze nacelować. Dobrze. I... Go! Tak. Dobra, tu jeszcze jeden kod został, tak? No nieważne. To się z nim rozprawimy, jak tu zejdziemy normalnie. Się nagle to pomieszczenie jasne zrobiło jeszcze, tak jakbyście zauważyli. Idźmy tu. Idźmy tu i ogarnijmy to coś z tamtej strony. Czy to jest pułapka po prostu? Czy tu coś trzeba w dobrym momencie skoczyć? Czy co? Dobra, zapiszmy się. W tym miejscu. I zobaczmy, ja mam... Już nie wiem do końca. Skoczyłem. Nic to nie dało. Ale to ja mam skoczyć czy nie skoczyć właśnie, bo... Chyba, że to jest po prostu pułapka. Nie, tu się jakieś tekstury pojawiają i znikają. To jest... Nie, to chyba... A, dobra! Mam cię! Mam cię, kurczę! A, widzicie? Tu mam tą... Tą zagadkę, która mnie doprowadzi do...
No co ty? No bez jaj, przecież tu nic nie było. Nie no, oni sobie jaja robią. Ale nas twórcy w jajo zrobili. No kurczę. No po to ja tutaj łaziłem, męczyłem się, żeby to ogarnąć. Żeby tu nic nie było? Ale bez sens. Dobra, bo ja muszę jakoś wrócić do góry. A to ja tu doskoczę w ogóle? Haha, no właśnie. Aha, no właśnie. Ja tu nie doskoczę. Z powrotem, żeby zobaczyć tą zapadlinę. To chyba jednak da się tam doskoczyć, albo zejść jakoś bezpiecznie. No to pojawił się kot. Tu go nie było. Tu go naprawdę nie było. Nie wiem, no zapiszę się tu jeszcze raz, spróbuję skoczyć. Jak się nie uda, no to... to nie wiem. Zobaczmy. Trochę w tą stronę. Nie, nie, powrót. Tu się pojawiają te. Dobra, po prostu nie skoczę, tylko zrobię tak. Magnumiki od razu. Mamy ich w pełno. Ale co? No, ale Lara, błagam. No powiem wam, że te magnumy nie są takie jakieś super. Weźmy sobie zwykłe pistolety. Jeszcze musimy się poleczyć oczywiście. Duża? Mała? Mała. I zapis. Nie, generalnie to te pistolety, te magnumy nie są jakieś wow. Dobra, no tu się jedyne co otworzyło. Chyba, że tu możemy wejść. I coś zrobić stąd. Chociaż szczerze w to wątpię. A nie, tu będziemy mogli wejść. Ale czy nie lepiej wejść pierw tam? To wygląda jak przejście dalej. I to pewnie jest przejście dalej. Więc ja tu zejdę. Co ona zrobiła, proszę was? Kurde, no... Nie, no serio się wczytam, bo mi szkoda, cholera. Dobra, tutaj mogę w sumie nawet nie wchodzić na ten moment, tylko pójdę tu, no właśnie. Wiedziałem, że tu coś pewnie będzie, a nie przejście, jak już zobaczyłem tamte miejsce. Dobra, podnoś apteczunię. Widzę, że już odcinek powoli powinien dobiegać końca. Jeszcze tu wejdę na górę i się rozejrzymy. Co mi tam? Jeszcze te 2-3 minutki możemy... poszpilać. I... co? I fuch! Zapiszmy się tutaj na tej górze. Nie load. I teraz cyk. Sprawdźmy, czy coś tu jest na tym słupie. Co? A! Otworzyło się, fajnie. Czy my możemy na to wejść? Czy my tam jeszcze na dole, na... A to jest ta klapa chyba, co nam się otworzyła. Dobra, idźmy tutaj pierw. No, to, że nam tam ten tygrys wylazł, to nie znaczy, że musimy tam iść. Lepiej tutaj sprawdzić, czy coś nie ma. O nie! O nie! O nie! O nie! O nie! Ona za mną pójdzie? Ja na tą coś wezmę shotguna. O kurde! O nie, o nie. O dobra, to zabij. Zabij, zabij, zabij. Hajajajaj, hajajajaj, zabij, zabij. Co to w ogóle jest za dziwadło?
Load game. Dobra, zabijemy sobie to jeszcze dziwadło tutaj. Nie wiem, czy iść na dół. Nie, dobra, dobra. Aha, bo to się nie zapisało. Nie! No, zajebiście bym powiedział. Nie wiem, mam ochotę skończyć w sumie ten odcinek i zrobić tą resztę w następnym. I chyba tak zrobimy. Nie ma co. Tym akcentem nie pokutując ani nie idąc w jedną stronę na dole, ani nie idąc w drugą stronę na górze do mumii dziwnej, czy tam innego jakiegoś badziewia. Zakończymy ten odcinek. No, w następnym dokończymy sobie. Tak więc nic straconego. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału, do oglądania poprzednich odcinków, jeżeli ich nie widzieliście. Oraz, no oczywiście, do komentowania, jak i do ocen. No i co? Zapraszam na kolejny odcinek, który będzie już niebawem. Na razie, elo, cześć!